Opos postanowił skorzystać z okazji i nieco okraść kota z przysmaków. Skoro pełna miseczka stała sobie tak samotnie i wydawała się bezpańska, łakomczuch zdecydował się przygarnąć co nieco dla siebie. Kiedy kot zobaczył, co się dzieje, nie wiedział nawet, jak zareagować. Opos jest na tyle odważny, że nawet jako dzikie zwierzę nie powstrzyma się przed zdobyciem smakołyków znajdujących się na posesji człowieka. Podszedł pod same drzwi, a kot mógł tylko bezsilnie przyglądać się, jak zwierzę szabruje jego smakołyki. Wzrokiem przepełnionym bezradnością szukał pomocy u swojego właściciela.